miałeś rację. Handlarz bronią ściga Wiktorię. Muszę go powstrzymać, zanim za bardzo się zbliży. Rany jest już strasznie blisko. Chcesz rady? Bierz dziewczynę i uciekaj. Nigdy nie lubiłem uciekać. Wedle moich źródeł dziewczyna jest w Chicago. Natychmiast ruszam z chłopakami. Potrzebuję cię do poprowadzenia operacji. Wchodzisz w to? Wayne... Słyszałem. Chcesz, żebym wykradł jakąś laskę? Laska to Wiktoria. Dom zadzwoni do ciebie i powie, jak ją znaleźć. Ona gdzieś się ukrywa. Rozumiesz? Sporo zachodu z powodu jednej laski. Musi być wyjątkowa. Skrzyknę moich chłopaków. To oznacza podwójne wynagrodzenie. Weź ze sobą Leniego. Może ją przywieźć, gdy ją znajdziecie. Lennego, krzywą kuśkę? Potrójne wynagrodzenie. Wybacz, to gmiot. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Zgoda. Lenny, przybądź i daj gościowi ognia. Przybądź, krzywa kuśko. Lenny, krzywa kuśka. Zamknij się, Wade! Lubię starego, dobrego Wade'a, naprawdę. Ciarki mnie przechodzą na widok tego chuja. Pewnie dlatego go lubię. Blake Dexter to naprawdę bezwzględny skurwysyn. Ale gościem, którym na pewno trzeba się przejmować. Jest jego wspólnik, Lob Osmond. Właściciel klubu Vixen na Bristol Street. Zawsze kurczę, nawet jak na moje standardy. Jest cwany i ma dużo znajomości. A na pewno wkrótce znajdzie tę twoją dziewczynkę w sierocińcu. Skąd to wiesz? Jeśli Chicago wie, ja też wiem. W przypadku Toma jest podobnie. Wyślij mi jego zdjęcie. No cześć, siema. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czy tu jeszcze coś będzie? Mam nadzieję, że nie. Na ciebie cała glinia żernia Chicago. Najbezpieczniejsza droga do klubu Vixen. Prowadzi przez tunele obok Roxy. O, powodzenia, ziomek. Tak czy siak, witam wszystkich bardzo serdecznie tym miłym wstępem. No, zacznijmy miłym wstępem. Bo tam troszeczkę było prawie roznegliżowanych tutaj nieprzyjemnych rzeczy, takich na YouTubie nie można. Ale takie robią rzeczy okropne. No tak czy siak, co tam u was widzowie? Mam nadzieję, że wszystko okej. Okay. U mnie jest git. Jezus, przepraszam za to, odbiło mi się troszeczkę gazowanego, za dużo wypiłem naraz. Jak dobrze wiecie, jestem na urlopie. To jest mój pierwszy dzień urlopu. Czy pierwszy dzień, no... Poniedziałek, tak? A nad dziewczętami trzeba czuwać. Bo diabeł tylko czeka. Chwila nieuwagi zabiera je na Hawaje. A to złe miejsce. Siupa dopamina. Zabiorę ci butelkę, ziomek. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. A czekajcie, aż mnie ciekawi jedna rzecz. Modlę się do świętego Antoniego. A, nie mogę z nim nic zrobić, niestety. Będzie tutaj gadał jakieś farmazoniki. No niestety ten zmysł w tej grze jest bardzo, bardzo potrzebny. Czy gaz z rurka będzie lepszy od butelki? Chyba nie. Ja tutaj jednak chyba wolę buteleczkę. Ze względu na to, że mogę dzięki niej zrobić troszeczkę hałasu. Jest jakiś hałas. O cholera. No dobra, będzie tutaj trochę łobaty. No, tutaj koleżka będzie mnie... A dobra, ten jest w innym pomieszczeniu. Okej, dobra, on sobie stąd idzie. My się udamy tutaj szybko. Jest jeden pojedynczy chłop, którego bym się chyba chciał pozbyć. Nie wiem,
To jakiś ołtarz czy coś. Stajmy tutaj. Hej, chwila. Poczekaj. Co się dzieje w sprawie hawajskiej? To nie nasz problem. Nas obchodzi tylko znalezienie podejrzanego. Albo Faulkner dowierze nam się do dupy. Jasne. Zrozumiałem. Tylko... czego? Przesuńcie tu kogoś, dobra? To może być jakiś ślad. Zrobi się. Jutro. Nie przejmuj się tym. Dobra, dobra. Bez odbioru. Mówiliście, żeby wysłuchiwać tutaj rzeczy, bo... Szkoda, że nie mogę go teraz tak złapać i podbić. Czy on będzie tu teraz siedział? No, idź stąd, chłopie, bo ja chcę tutaj wyjść i szybko cię tutaj znokautować garotą. Okej, teraz tak. Przebranie, to po pierwsze. Ciche zabójstwo. I teraz ciebie bierzemy. Pozbywamy się ciebie do... tutaj, o. Angelika Wagner, tutaj jakieś zaginione osoby, z którymi nawet jest jeszcze jakieś... O, co to jest? Rewolwer. Chyba pistolet mamy. Dokładnie, mamy już jeden rewolwer. Potrzebujemy drugiego. Dokąd my się musimy udać? Tego nie sprawdziłem. To jest chyba tam. O, ale nie jestem w 100% pewien. Natomiast... mamy przebranie, więc to nam troszeczkę pomoże się tutaj zakraść, nawet jeśli miałbym tutaj sfejlować, to w najgorszym wypadku. Karnister. Karnister mógłby być dobrym pomysłem. Na przykład, żeby tutaj coś podpalić. Dobra, lecimy na górę. Mamy tutaj... mamy tutaj ten... przebranie policjanta. Proszę na mnie nie zwracać uwagi, ja tu tylko dowody zbieram. Proszę się naprawdę nie przejmować. Widzisz mnie? Panie Ward, proszę pana! Proszę tu na moment podejść. Znamy się? No to miałem zaskoczyć chyba. Tutaj do tyłu. Nie ruszaj się! Na mój sygnał! To ten gość! Niestety, nie udało się. Cholera, no. Dobra, przeszliśmy tak czy siak, dobra, never mind. Oh my god. We need to become Alfonso. Okej, dobra. Nie wiem, gdzie tutaj mamy klub Vixen. Znamy taką jedną Vixen. Cholera. Twoim jebanym kolegą. Znaleźliśmy dziewczynę z twojego klubu, zgwałconą i zamordowaną. A przy jej zwłokach ktoś zostawił pocztówkę z Hawaju. Już mówiłem, że nic nie wiemy. Wszędzie są jacyś popaprańcy. Kurwa, to nie nasza sprawa, co dziewczyny robią w wolnym czasie. Więc dla was to tylko banda głupich dziwek. Sumienie was nie gryzie. Co wieczór widzę tyle cysków i dup, że w mózgu nie starcza mi już miejsca na sumienie. Czy
my wyglądamy jak elfy świętego Mikołaja broniące bieguna północnego? Kurwa, to nie jest milusi biznes. I okolica też jest zjebana. Mogę sobie po prostu tu wejść bez przypału? Chyba jak najbardziej. Sierra, oh my goda. To wyskakuj z kasy. Człowieku, no co to? Henk mnie zna. Henk zawsze mnie wpuszcza. No proszę cię. Henk tu jest? Znasz Henka? No bo Henk nie zna. Żeby otworzyć drzwi, potrzebuję karty dostępu, okej. Nie znam żadnego jebanego Henka. Kumasz, mam lepszy pomysł. Spieprzaj stąd i wróć jak kurwa skombinujesz jakąś kasę, dobra? I nie marnuj kurwa mojego czasu. No właśnie, kurwa, nie marnuj mojego czasu, kurwa. No, tak to powinno być. A nie tutaj, jak jakieś cipy się boimy, widzowie. Pamiętajcie, sztywniutko się trzeba trzymać. Nie no, ja dobrze byłem. W dobrym miejscu byłem, niestety. Albo stety. Nie wiedziałem, że mogę sobie po prostu wejść na przypale. To jest dla mnie największy paradoks tego wszystkiego. Sam fakt tego, że mogę po prostu wejść na przypale i mieć... wszystko w dupie, tak trochę. Potrzebuję jakiejś karty dostępu. Pamiętam. Ole, fajne artystyczne zdjęcie. Klubu Vixen, patrz w kierunku baru. Bo dom lubi być tam, gdzie coś się dzieje. O cholera, jakie melony. Dobra, nie są nagie, to najważniejsze. No, to dla mnie mam dla ciebie dwie dyszki. Dobra, mam plan. Która wasza ulubiona, widzowie? Ja powiedziałbym, że na pewno nie ta. Ta może być. Ta nie wiem, jak z przodu wygląda. Dobra, to nie po to tutaj jesteśmy tutaj dzisiaj. Spadaj! Kurde. Ej! Powiedziałem, spadaj! Tak! Biegaj, lamuchu! To ostatnie ostrzeżenie, łysapało! Wypierdalaj mnie to! Okej. Przepraszam. Ja muszę wczytać punkt kontrolny. Nie chcę tego tak załatwić. Źle troszeczkę to załatwiłem. Mój błąd. To jest członek personelu. Muszę jakiegoś członka personelu ogarnąć tutaj. Jest coś takiego jak przestrzeń osobista. Naruszasz ją. Przepraszam, koleżanko. Spodziewałem się tego. O, jestem wzruszona. Też nieźle wyglądasz. Zapraszamy. Na pobyt w tanim motelu z butelką tequili. Za dużo botoksu masz, Nara. Tu mi potrzebna jest ten. Karta dostępu, no dokładnie. Hej, co się dzieje? Przepraszam, no zgubiłem się, toalety szukam. To widać, że ten przebranie jest... Róża Chicago było dobrym pomysłem. No i widzę, że tutaj jeszcze nasz koleżka sobie... Gdzie? Dzień dobry, panie Władzo. Okej. Będzie teraz walił? Swoją żonę po rogu będzie walił? Ej, w sumie. Ulubionej dziki kwiat Alabamy. Tak, nie.
jesteś. Karta dostępu tu była. Jest ta karta dostępu. F. Dobrze. Potrząsi zadkiem, mówisz, tak? Dudom, wysyłam ci nową dziewczynę. To ciało, to trup. Nara! Na pomoc! Na pomoc! Potrzebna tam pomoc! Jest tu się na szaleństwo! Wszyscy słyszeliśmy tę historię. Wiesz o zaginionej dziewczynie. Ja sobie spierdalam. Żeby zaraz tego nie spierdzielić, no! Dobra, koniec gry. 30 tysięcy punktów. Essa! Tak to się robi. Jeszcze tylko ucieczka nam została, nie? Jezus, ale tu dziwek. Co to jest? Kim jest ten facet? To chyba nie. Czy może jednak? Dużo dziewek tu było. Powiedział, że ja nie zabawię jego znajomych. Wyślę mnie do Hawajskiego. Hej! Słuchaj, wystarczy, że zabawisz się z jego znajomkami. Byle sobie za dużo nie wyobrażali. To jest okej. Okay. To jest okej. Okay. To jest okej, okay. A ta jest okropna. Na szczęście oni... To nie ja oceniam, tylko agent 47, okej? Okay? Agent 47 lubi ładne kobiety. Chyba raczej wiadome. Proszę mnie tutaj od razu nie. O nie ja! Co to jest? Nie wiem, co to było. Ale mamy to tutaj. Tak, tułej. Wysłałem kilku chłopaków, żeby zgarnęli tego ptaśka. Jeśli naprawdę pracuje z hitmanem, musimy mu przyciąć skrzydełka. Odezwij się, gdy namierzycie tę dziewczynę. Dexter węszy fortunę. Mam zamiar dostać swoją działkę. Widzimy się wkrótce, stary. O kurde. Zdjęcie. Stasiek, uciekaj! Dom szukał Wiktorii. Dorwałem go w ostatniej chwili. Dobra robota, ziomek. Kudos! Ciebie też ścigał. Zjawi się jakiś facet. Nazywają go Wade. Ten gość jest bardziej nienormalny niż kiblowy szur. Musisz tu natychmiast przyjechać, bo zaraz zrobi się tu głośno i bardzo niesympatycznie. Oddzwonię do ciebie. Oddzwonię do ciebie. Trochę bezpłciowo to brzmi. Ten dubbing. Nie wiem, czy to jest tylko u mnie, czy... Cieknij policji. Cholera. Nikogo tu nie ma, panie władzo. Musimy uciekać po prostu po cicho. Najlepiej będzie chyba, jak będę leciał w taki sposób. Czyli... Tu jest safe zone, więc zróbmy to. Punkt kontrolny jest. Cholipka. Dawaj mnie to. Potrzebuję pierwszej pomocy niestety, albo stety. Dokąd mają uciec? Tam jest wyjście. Wejście. Załatwuj to po cichaczu najbardziej jak się da. Cholera, nie tu. Panie policjancie! Czekajcie, ej, zgubiłem się teraz, całkowicie się zgubiłem. Oni nie siedzieliby tu bez celu, a, dobra, już wiem.
górę muszę wejść. Dobra, to musi być tędy. Ej, to musi się udać tędy. A nie, bo tu jest jeszcze jedno wejście chyba. Tutaj. Dobra, znalazłem to, znalazłem. Sorry, sorry. Nie było celowe. Nie było celowe. Kurwa no! Nie, ja to wczytam, widzowie. Ja to wczytam. Ja nie chcę tak robić. Ja nie chcę tego tak przechodzić. Zróbmy to troszeczkę inaczej. Jest tam to? Bezwładnijmy go. Nie chcę go zabijać. Kurwa gruby. Bezładniam ich po prostu. Teraz się przebierzmy. Złapmy shotguna. Powinno być okej. Zaraz, zaraz. W telewizji albo... Na pewno go gdzieś widziałem. Dobra, mamy już przeszliśmy dość daleko. Koleżka tu leży. Koleżka się prześpi, fajnie będzie. Teraz my wejdziemy na krawędź. Bo tu nie ma czasu do stracenia. Okej, dobra. I opuszczamy budynek. Ptasiek, wracam do China tam. Nie wychylaj się i uważaj na siebie. Tak, tak. No, łatwo ci mówić, ziomek. Rany, ten Wade. Mówią, że ma sposoby, by zmusić do gadania, a obydwaj wiemy, że... To fajerwerki wybuchają? What the fuck? Tylko spokojnie. Tylko spokojnie. Okej, okay. Dobra, to jeszcze chyba nie koniec tego odcinka. Znaleziono wyjście, natomiast ja muszę się jeszcze wydostać tam. Okej, okay, no tutaj mam jakieś przejście i to chyba jedyna możliwa opcja. Chociaż... Czekajcie, czy jest możliwość tutaj? Nie ma możliwości. Ale... A, dobra. Kurwa. Ale on mnie nie widzi. Jak mnie zobaczył? Przecież mnie nie było... Dobra, nevermind. Musiał mnie zobaczyć przez okno. Musiało się wgrać po prostu sekwencja, że on mnie widzi tak czy siak. Mimo, że nie, mnie nie widział. Dobra, nie ma strachu. Zeskoczmy tu. Tędy lecimy. Rura, no nie ma co tutaj przesadzać. Tamten, dobra, mnie nie szuka. Dokąd my mamy się udać tak w ogóle, bo nie pamiętam. Gdzie jest to wyjście? To wyjście jest tam. Raczej bym wolał iść oknem.
Dawaj tą butelkę. Cholera. Gdzie tu jest wyjście? Wyjście jest u góry, ty. Plan, człowieku. Mam plan i to dobry plan, chyba. Siema. Sorry, dziadziu. Muszę się za ciebie przebrać. Zbierzmy ciebie i schowajmy się ciebie tutaj. Nikt cię nie będzie szukał w szafce na papiery? Raczej. I teraz, żeby nie żeby nie było podejrzeń. Piękna gazela, Hir. Fuck. Trochę jakiś Robin Hood czy coś. Okej, dobra. Fajerwerki. My musimy wyjść tam, więc najszybsza opcja. Włączenie systemów zraszaczy i odpalenie fajerwerków stworzyłoby dużo dymu. Można by się ukryć. Dobry pomysł. Wyłączyć musielibyśmy zraszacze. Taki w tym... Przebranie. Tutaj jest pierwsza pomoc. Tu jest punkt kontrolny. Superancko. Ja sobie go aktywowałem? Chyba nie. Chyba nie. Dobra. Wiecie co? Zrobimy sobie punkt kontrolny. To był pierwszy. System zraszaczy musielibyśmy znaleźć. W tym budynku. O, tutaj coś jest. Zamknij zawór. Widziała pani w ciągu kilku ostatnich godzin łysego faceta w wyglądzie muszęgi? Nie, przykro mi. Tak, biały, koło 40 ma stary, noszony garnitur. Mógł krwawić albo kuleć. A może ciężko oddychać? Bo przyszedłem kupić pieprz z Sichuana. To zwykły pieprz. Dzień dobry, ale musimy wam... Szukamy bardzo groźnego człowieka, rozumie pan? Mój kurczę! Jest to to? Nie! Musimy wykorzystać zamieszanie. No, uciekamy tutaj, przecież oczywiście, no, ej, pożar, ludziska, pożar! Ej, przed kim uciekasz? Przed kim? To pożar, nie słyszała pani? Jezus Maria, te niektóre NPC-ty są naprawdę nieumyślne. Znaleziono wyjście, dobra. Next, where is next? Ja pierdzielę, jaka długa ta misja! Nie patrzysz tam, gdzie powinieneś. Nie jestem debilem, nie? Patrzył gdzie trzeba, to już byśmy byli w domu. Mówię, niczego nie zauważyłem. Długo jeszcze tutaj? Ale coś musi tu być. Przestań! Ruchy! Są powody! Nie chce mi się z wami tutaj jebać. Czysto. No dobra, no trudno. Straciłem tutaj trochę punktów. Niestety troszeczkę punktów straciłem. Ej, to było dziwne troszkę. Coś jeszcze? No, tutaj jest kolejne. O cholera, co tutaj? Trójka ludzi Wayne'a wypytuje ludzi w tłumie. To tylko kwestia czasu, mnie zobaczą. Musisz mnie stąd zabrać, ziomek. Musisz dla twojego własnego pieprzonego dobra. Tasiek, skup się. Nie rób nic głupiego. Zajmę się tym. Nie rób nic głupiego. Zajmę się tym.
Ale wiecie co, to już w następnym odcinku. Tak czy siak, dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i hejo!